Tylko proszę nie mówić, że nie ma nic nowego w sprawie Herlinga. Szukamy go. Szukamy, szukamy. Wcale mnie to nie śmieszy. To miał być żart, prawda? Nie. A może ja jestem głupi i nie rozumiem nie tylko żartów, zwłaszcza takich wyrafinowanych, ale i tego, jak to się stało, że Herling mógł z zimną krwią zabić prokuratora jego cesarskiej wysokości wraz z całą rodziną i uniknąć stryczka. Może ja się starzeję. Wreszcie sensowna odpowiedź. Liczę na to, że pana dowództwo w Petersburgu również dojdzie do wniosku, że prawa biologii nie mogą pominąć nawet takiego człowieka jak pułkownik Pirinow. Pułkowniku Pirinow. Herling się powiesił. Wasza wielmożność, nie spuszczałem z oka. W porę odciąłem.